Sezon kajakowy w Polsce zamknęli na Zalewie Rybnickim. Na wodach tego wyjątkowego akwenu z inicjatywy klubu Neptun już po raz 30 zorganizowano ogólnopolski barburkowy wyścig. Na starcie zawodów stanęło 150 kajakarzy, którzy w doskonałych humorach i w duchu fair play walczyli o palmę pierwszeństwa. To było wydarzenie, podczas którego spotkali się prawdziwi ludzie z pasją, bo aby wsiąść do kajaka w drugim tygodniu grudnia i brać udział w sportowej rywalizacji, trzeba być naprawdę na tym punkcie zakręconym. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. W minioną sobotę na Zalewie Rybnickim Klub Turystyki Kajakowej Neptun zorganizował jubileuszową 30. edycję wyścigu barburkowego, którego pomysłodawcą jest pan Władysław Grabowski. Komandor wyścigu wspomina, że przez te 3 dekady kajakarze mieli okazję pływać w różnych warunkach atmosferycznych, również tych skrajnie ekstremalnych. Tu nawet były spływy, gdzie było minus 20, nie? I przez to, że jest elektrownia chłodzona wodą z tego zbiornika, jest tu temperatura wody po prostu zawsze około 10 stopni. Nie zamarza i dlatego możemy sobie pozwolić na zimowe pływanie. Tym razem aura oszczędziła kajakarzy i przypominała bardziej wiosnę niż początki zimy. Sama impreza jak zwykle cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Listę uczestników zamknięto już przed miesiącem, a pływać po Zalewie Rybnickim przyjechali ludzie z różnych zakątków naszego kraju. Wśród nich byli Jola i Marcin Suszka z Sulejowa. Dlaczego warto tutaj być? No myślę, że turystyka kajakowa jest bardzo popularnym formą spędzania wolnego czasu, a jeszcze taka forma rywalizacji jak tutaj, gdzie pozwala nam się tutaj w taki sposób lekki, ale z pewną nutką rywalizacji pościgać, porywalizować, jest na pewno czymś dobrym. Każdy lubi się sprawdzić, chce zobaczyć jak mu to dobrze idzie, ale w tym wszystkim na pewno przyświeca nam dobra zabawa. Dobra zabawa i to w gronie ludzi ze wspólną pasją. Do pełni szczęścia nie trzeba chyba niczego więcej. Moim zdaniem turystykę, obojętnie jaka ona jest, zawsze warto uprawiać. To jest wyrwanie się od domu, od typowych zajęć komputerowych i tak dalej. Uprawiamy turystykę kajakową już kilka lat i spotykamy się w tym gronie tylko dlatego, że łączy nas pasja, lubimy pływać, zmarznąć czasami, być razem, co stworzy i tak ciepłą atmosferę. Ta ciepła atmosfera widoczna była na każdym kroku i choć podczas wyścigu prowadzono klasyfikację, to rywalizacja sportowa schodziła na dalszy plan. Po zakończeniu imprezy na wodzie odbyła się wspólna biesiada, podczas której podsumowano tegoroczny kajakowy sezon.